No kochani, mamy godzinę 11:48. No, jestem już po czym? Po złożeniu wózka daru od pana Piotra. No, nazwiska niech będę wymieniał, może pan Piotr sobie nie życzy, pan Piotr P. Kochani, koła zostały napompowane, byłem u konserwatora, pana Zbyszka napompował mi. I proszę, oto wózek w całej okazałości. Kochani, tak się prezentuje. Proszę. Koła pompowane. No. Burty zamykane, otwierane. Nie będę w tej chwili otwierał. Jest tyszel. O, kieruje się, skręca. I cóż, no doszłem do wniosku, że tutaj, kochani, włożę coś na tak zwaną podłogę i myślę, że nie będę żadnej deski, jakiejś tam blachy, tylko linoleum. Tu mam te linoleum, te rolki tam z tyłu przytnę, włożę. No, to tak się prezentuje nasz wózeczek, nasz nowy tir, sam pchaj, piękny, ładny, jeszcze raz podziękowania dla pana Piotra. O, a tutaj mamy to, co było do tej pory, kochani, żeby było porównanie. O, było tak, a jest tak. Proszę. No, tutaj to na wesoło można powiedzieć. Z drugiej strony, jak to mówiła nasza pani księgowa i zastępczyni, której już nie ma, dyrektora, co za obciach dla DPS-u, jaki wstyd. No, tak by powiedziały. A teraz nie ma wstydu, nie ma obciachu. Wręcz przeciwnie. Tak, jeszcze tutaj zamontuję światła odblaskowe. Z przodu białe, z tyłu czerwone po dwa. O, i będzie komplet. Nie, kiciulka? Wyprowadziłem. I teraz z nim, kochani, pojadę do mojego garażu. A garaż gdzie? A tutaj mi podsunęła pomysł jedna osoba, chyba pani, że mogę go garażować w pralni. No i właśnie jadę tam do pralni. Kochani, tam go wstawię. A po obiedzie przytnę ten linoleum, położę na podłogę. I to będzie dobre miejsce tam w tej pralni, bo jeżeli przychodzą paczki na bramę, to nie będę musiał z budynku tutaj iść, żeby tutaj go brać i później wracać się z powrotem, tylko od razu pójdę na pralnię, wezmę go i sobie pojadę. Także piękna rzecz, piękna rzecz. Pozazdroszczą na pewno mi. No, a nasz kapitan Żbik sobie śpi tutaj. Kiciuś, idź tam, zobacz, tam są domki ciepłe, ogrzewane. Połóż się do środka. No, tego domku, jak już nie boisz się wejść do bocianówki, to tam sobie pójdź. No. Także, kochani, będę woził tylko paczki, będę go oszczędzał. Żadnych kamieni takich nie będę nim woził. To jest wózek reprezentacyjny do celów specjalnych. Do przewożenia z bramy paczek tekturowych, czyli karma, czy jakieś inne podobne
rzeczy. Żadnych ostrych, ciężkich, twardych rzeczy typu kamienie, cegły, płyty betonowe i tak dalej. Nic z tych rzeczy.